Do nas dotarła dosłownie kilkanaście minut temu. Nie żyje Włodzimierz Smolarek, jeden z najwybitniejszych polskich piłkarzy. Zmarł dziś w nocy, miał 54 lata. Przy naszym telefonie Dariusz Dziekanowski. Witam pana. Jak pan będzie wspominał Włodzimierza Smolarka? Jak Polacy powinni go zapamiętać? Bardzo pozytywna postać. Osoba, która naprawdę była kantą, która jest jest legendą polskiej piłki, która panie się przyczyniła do sukcesów w latach 80. w 82, gdy zajęliśmy trzecie miejsce na mistrzostwach świata. Wspaniały zawodnik, wspaniały osobowość, która naprawdę swoim charakterem, swoim podejściem naprawdę mógł być przykładem dla innych. Ci, którzy oglądali go na boisku, mówili o jego niezwykłej waleczności, o bojowości, tak. O tym, że właśnie w ten sposób dawał przykład innym piłkarzom. Tak, Bodek był bardzo dobrym przykładem dla młodych zawodników. Jest to osoba, która 90 minut ciężko pracowała na boisku. No i pamiętajmy te mecze, w których czy CNRT, czy z Portugalią podczas Mistrzostw Świata w 86 roku, w 82. To była osoba, która w momentach, kiedy potrzeba było zawodnika, który zmieni przebieg meczu, gdzie będzie miała duży wpływ na rezultat, to właśnie można było liczyć na Włodka, który swoim rajdem, który swoją determinacją po prostu przechylał szale na polską stronę. No. Wspaniałe jego występy w Widzewie Łódź, gdzie wtedy klubowa piłka właśnie dzięki właśnie Włodkowi, jego wspaniałej grze osiągnęła sukcesy. Także no jest to dla mnie szok, dlatego że dosłownie ja 5 minut przed państwa telefonem dostałem taką wiadomość i jest to młody człowiek, 54 lata, także był. No dla mnie to jest szok, przyznam się szczerze. No to mnie jest bardzo powodu. Wiemy o tym, że był wspaniałym piłkarzem. Jego kariera piłkarska świadczy o tym sama za siebie i tutaj właściwie trudno jeszcze dodać coś nadzwyczajnego, ale był również wspaniałym kolegą. To mówią ci, z którymi do tej pory rozmawialiśmy. Czy pan mnie jeszcze słyszy? Przy naszym telefonie dziennikarz Paweł Zarzeczny. Witam pana serdecznie. Witam. Jakie były najważniejsze momenty w życiu Włodzimierza Smolarka, te, które najlepiej Polacy zapamiętają? No wydaje mi się, że taka gra w Narożniku, to był taki mecz Polska-Związek Radziecki, jeszcze takie państwo istniało i awans zapewniał nam remis 0-0 i w ostatnich minutach Polacy byli trochę słabsi i Włodzimierz Smolarek wymyślił coś takiego, co było jakby taką nowinką w historii futbolu, mianowicie złapał piłkę, dobiegł z nią do narożnika, no i w tym narożniku ze 3 minuty, takie 3 końcowe najważniejsze, po prostu tę piłkę utrzymał. I Polska awansowała wtedy do grona medalistów Mistrzostw Świata, ja to najbardziej będę pamiętał. To jedna z największych gwiazd polskiego futbolu i z pewnością jedna z największych gwiazd Widzewa Łódź. W jaki sposób mobilizował innych piłkarzy? Bo my tutaj mówimy od samego początku o tym, że oprócz tego, że był sprytny, że świetnie grał w piłkę, to był również niezwykle ambitny i bardzo waleczny. To znaczy, ja muszę powiedzieć, że on w piłkę to grał średnio, co oczywiście zabrzmi tak trochę obrazoburczo, ale on był w Legii Warszawa w czasie służby wojskowej, strzelił kilka bramek, młody chłopak, i Legia bez żalu go oddała do Widzewa, tak jakby nie dostrzegając w nim tego, że on był po prostu bardziej ambitny, bardziej, można powiedzieć, nastawiony na osiągnięcie wyniku, zdeterminowany. On po prostu wszystko potrafił nadrobić i był kiedyś taki słynny wywiad w przeglądzie sportowym, jak on mówił, że do tego stopnia go nie szanowano w Legii, że musiał biegać z końmi takimi, co na czterech nogach biegają, żeby każdy dobrze zrozumiał, że po prostu gdzieś tam oddelegowano go do jednostki, która była sekcją jeździecką, i on biegając z tymi końmi po prostu chciał być jeszcze nie tylko szybszy od tych koni, ale jeszcze bardziej uparty. Każdy wie, że
że koń ma końskie zdrowie. No więc Smolarek miał końskie zdrowie. No i niestety to zdrowie najwidoczniej dzisiaj przestało działać. Dziękuję za rozmowę. Przy naszym telefonie Zbigniew Boniek. Dzień dobry. To nie jest dobry dzień, niestety. Nie, no to jest, muszę powiedzieć, dzień smutny, dzień. To poza tym to wszystko w życiu czasami tak nagle przychodzi. Otworzyłem teraz jeden z domów internetowych w pracy, widzę w ramce zdjęcie Włodka w czarnej ramce i zdarzyło się to 5-6 minut temu, 10 minut temu się o tym dowiedziałem. Czyli to nie jest przyjemne widzieć, że człowiek, z którym grało się razem, wiadomo, reprezentacja łączy orzełek na piersiach, sukcesy, widzę w szkole, bo jak człowiek zaczyna zdawać sprawę, że pomału zaczynają wyciągać ludzi, można powiedzieć, z naszej półki, no to różne rzeczy człowiekowi do głowy przychodzą. Wodka mi szkoda, bo był po prostu dobry człowiek. No. Fajne, bardzo często się mówi, jak ktoś umrze, się rzuca przymiotnikami. No naprawdę, Włodek był spokojny, mało mówił. Zawsze był blisko, jak graliśmy razem, ciężko było z niego wydobyć jakieś słowa, ale zawsze można było na niego liczyć. No po prostu był fajny i dobry. No. Poza tym umiał jeszcze do tego dobrze grać w piłkę, w swojej karierze osiągnął naprawdę wiele, doszedł do tego ciężką pracę, wielkim zaangażowaniem. Poza tym jest on autorem tego słynnego, że tak powiem, gestu Smolarka, czy ruchu Smolarka, bo dzisiaj czasami zdarza się, że piłkarz w ostatnich minutach odwraca się tyłem do przeciwnika przy chorągiewce bocznej na wysokości rzutu rożnego i stara się tą piłkę utrzymać, a pierwszym, który to wymyślił, to był Włodek. No szkoda mi jego. Miał jeszcze jakieś plany, słyszałem, chociaż ostatnio z nim, żeśmy się widzieli przy jakichś meczach, już rozmawiali, zawsze był miły, sympatyczny ukłon i uścisk. Każdy żył swoim życiem. Widzę, że Włodek miał jakieś plany w Aleksandrowie, ktoś tam chciał się przeprowadzić, chciał jakieś szkoły sportowe zrobić, boiska i tak dalej, i tak dalej. 55 lat, no to jest siła wie, bo to jest najlepszy wiek, żeby skonsumować to, co się w życiu zrobiło i jeszcze wiele rzeczy zrobić. No szkoda mi Włodka szalenie. Włodzimierz Smolarek, to nazwisko znają nawet ci, którzy nigdy nie interesowali się specjalnie piłką nożną, nigdy nie byli szczególnymi fanami futbolu. Na czym polegała ta legenda? Znaczy na pewno nazwisko Włodka się jeszcze utrzymywało, że tak powiem, w obiegu też dzięki synowi, bo nierzadko się zdarza, że wybitny piłkarz miał też wybitnego syna, który potrafi znakomicie grać w piłkę, czyli tu mieliśmy jakąś taki etap przejścia z ojca na syna i to nazwisko na pewno Smolarek to było bardzo, bardzo popularne w piłce. No poza tym, no mówię, Włodek, mi się nie wydaje, że Włodek gdzieś komukolwiek w życiu krzywdę zrobił. Na Włodka zawsze można było liczyć, zawsze był spokojny, zrównoważony. Z nim to człowiek miał takie przekonanie, że będzie przeciwko komu się grało, to mając go blisko, to człowiek nie musiał się nikogo bać, bo on po prostu nie znał coś takiego jak strach piłkarski. On takiego określenia to w ogóle nie znał. No można było dużo rzeczy opowiadać, ale tak prawdę powiedziawszy, no to jest za świeża wiadomość, żeby z tym się pogodzić, zacząć opowiadać, bo nie na atkach, bez kompletne zaskoczenie, nie było żadnych informacji, że mam jakieś problemy, Włodek. Wydaje mi się, że było coś nagłego. No szkoda mi jego rodziny, jego żony, szkoda mi jego dzieci. No. Trudno, takie jest życie i taka jest nasza rola tutaj, że każdy z nas kiedyś czy wcześniej odejdzie. Włodek na pewno odszedł dużo, dużo za wcześnie, niespodziewanie i zasmucił nas wszystkich. Zbigniew Boniek i wspomnienie o Włodzimierzu Smolarku. Dziękuję panu za rozmowę. Dziękuję. Przypomnę, dzisiaj zmarł jeden z najwybitniejszych polskich piłkarzy. Zmarł dziś w nocy. Miał 54 lata. Włodzimierz Smolarek nie żyje.